Taki statek ma charakter. Przyjaźnie, które utrzymują się przez jakiś czas. Można po prostu być z morzem. Można poznać też troszeczkę historii. Kształtuje charakter. Taka integracja rodzinna. To jest ta przygoda, no. Stwierdziłem, że to jest fajna forma aktywności, żeby spędzić akurat z moimi synami na tym żaglowcu, o którym troszeczkę czytałem, no i chciałem zobaczyć, jak to jest, tak naprawdę. Na każdym z jachtów chcielibyśmy, żeby Państwo po prostu stanowili załogę tych statków. Niełatwo jest po prostu na co dzień sobie wsiąść na zabytkowy statek, żeby sobie popływać i obejrzeć Gdańsk od strony wody. Wszyscy się umówili, że będzie pięknie, ładnie, a tu mgła jest. No to jest ta przygoda, no. Można poznać też troszeczkę historii, tak? Dowiedzieć się o tych statkach, które jeszcze nam zostały tutaj, jak one działają i czy są sprawne. Łódki powinny pływać, bo stojąc jako muzeum, to nie do końca. Najlepsze dla łódek jest po prostu, jak pływają i robią to, co, do czego zostały stworzone. Spędzenia czasu raz, że się poznaje nowych ludzi, którzy są troszeczkę inni niż tak naprawdę na co dzień, których spotykamy. Dwa, że jest też taka integracja rodzinna, oderwanie się od tego siedzenia przed telefonem, przed telewizorem. Takie bardziej zintegrowanie się i takie spędzenie czasu z rodziną na świeżym powietrzu. Małgorzata, kapitana. Zaintrygowała mnie ta informacja, że będziemy częścią załogi, no i stwierdziłem, że to jest ciekawa odskocznia. Oldtimery mają duszę. Generalnie każdy pewnie żeglarz pływał jakimś nowoczesnym jachtem, gdzie wszystko jest automatyczne, wszystko fajnie działa i tak dalej, ale nie ma tej duszy. No właśnie, starocie to jest, oldtimery to jest to, co ma tą duszę i co myślę jest warte zobaczenia i spróbowania. Najwyższy przegarda, bo jak ty pójdziesz w górę? Do Zarowskiego poczułam jakiś taki wielki sentyment, właśnie gdzieś te drewno, a nie właśnie jakiś stal, właśnie sprawia, że te statki mają ten swój urok. Jest naprawdę świetnie, pogoda nie rozpieszcza. Na początku było bardzo mokro, bardzo padało. Ta garda jedzie. Przez to, że jesteśmy w miarę dużą łódką, jest spora grupa ludzi w tym momencie i się tworzą zupełnie inne więzi, inne relacje międzyludzkie. Za mną też przemawia właśnie załoga. Podnieść, gdyż żagiel się będzie rozwijać. Która jest mega przyjacielska. Ludzi, których tu poznałam, właśnie jakieś przyjaźnie, które utrzymują się przez jakiś czas. Te wspólne życie, właśnie często w jakichś ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak jest sztorm, jak jest jakaś większa fala, jakoś ciekawiej się zaczyna robić. Albo jak stawiamy żagle. Uczą się zaangażowania z tego względu, że to, co robią, przynosi bezpośrednio natychmiastowy efekt, czy wstawianie żagli, czy obsługa tych żagli, prowadzenie nawigacji, sprzątanie, gotowanie, bo tutaj jednak młodzież wszystko to robi. Taki rejs jest świetną przygodą dla młodego człowieka. Kształtuje charakter, do tego można poznać świetnych ludzi. No i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że na statku nawiązują się przyjaźnie na całe życie, a nawet miłości. Najfajniejsze jest to, że można po prostu być z morzem. Nawet jeżeli się nie wie co robić, można po prostu sobie patrzeć w dal. I to też w sumie uspokaja. To jest bardzo fajna zabawa i że w ogóle jest super, super towarzystwo, super dzieci są i w ogóle jest mega. Przyjmij ten jacht, stary jacht. Takie życzenie dla żeglarzy, żeby coraz więcej ludzi w Polsce w ogóle wiedziało, że jest morze, na tym morzu się pływa. No i w ogóle o co chodzi na tym morzu.